We wtorek 18 grudnia w Ustroniu odbyło się spotkanie z udziałem trzykrotnego rajdowego mistrza Europy Kajetana Kajetanowicza. W konferencji na temat bezpieczeństwa pieszych udział wziął także zastępca szefa cieszyńskiej drogówki Łukasz Godula, który jest tegorocznym zwycięzcą Pucharu Peugeota i Citroena. Rajdowcy przekonywali, że warto być bezpiecznym i świecić przykładem na drodze. Jestem kierowcą, więc jeżeli te wszystkie akcje, które dotyczą kierowców, są takie bardzo naturalne dla mnie, to dlaczego nie miałaby być naturalnym akcja dotycząca bezpieczeństwa pieszych? Przecież pieszym też jestem. To tak samo jak spotkania z fanami, które dają mi motywację, tak samo jak akcje dotyczące bezpieczeństwa, to co pan prezes szpitala powiedział, złote słowa, jeżeli nasze działania, nasz czas jest w stanie uratować choćby jedno życie, to za każdym razem ten czas nie jest stracony. Nawet jeżeli to ma być w perspektywie nawet bardzo oddalonej. To ważna akcja, co ma na celu? No przede wszystkim nauczenia, że musimy dbać najpierw o siebie i tym samym dbamy o rodziny, dlatego że każdy pieszy to jest jakimś członkiem rodziny i dbając o siebie dba o pozostałych członków rodziny. Musimy myśleć przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie, nie możemy ufać innym bezgranicznie, musimy zadbać o to sami. Przede wszystkim swoje bezpieczeństwo na podstawie, właśnie jeśli jesteśmy pieszym, to odblaski w tej porze nocnej, no i rozwaga. Te statystyki są niechlubne. No niestety tak, chcielibyśmy zdążać do tego, żeby te same zera można było tutaj prezentować, to byłoby najbardziej idealne rozwiązanie. No wiadomo, że jeszcze trochę to potrwa, bo powstają nowe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa. Całkowicie przebudowujemy infrastrukturę, która oczywiście pozytywnie wpływa, no ale jak to mówią, nie od razu Kraków zbudowano. Trzecim z prelegentów był przedstawiciel szpitala, który omówił problematykę dotyczącą tematu procesu rehabilitacji osób po wypadkach drogowych. Najlepsi specjaliści, najlepszy sprzęt to nie wszystko. To również człowiek i jego możliwości powrotu do zdrowia. Jednakże i ci najlepsi specjaliści nie dadzą rady przywrócić pacjenta w 100% do tego stanu, który był przed wypadkiem. Dlatego też uczestniczymy w tych akcjach, żeby jak najwięcej mówić, rozmawiać, uświadamiać. Uświadamiamy sobie to w domu, uświadamiamy w szkole, dlaczego nie w szpitalu. A tak naprawdę na dzisiejszej konferencji wspomnieliśmy o koszcie takiego leczenia. Koszt finansowy jest drogi, jest wysoki, natomiast koszt życia ludzkiego jest tak wysoki, że o nim nawet nie mówimy. Po zakończeniu spotkania Kajetan Kajetanowicz oraz policjanci rozdawali w okolicach Ustrońskiego Rynku odblaski. Nie zabrakło również rozmów na temat bezpieczeństwa pieszych. Proszę sobie wyobrazić, że samochód zatrzymujemy z pewnej prędkości przez kilka sekund, a pieszy potrafi się naprawdę zatrzymać w ułamku sekundy, więc nie możemy obarczać kierowców przepisami, że to oni mają przede wszystkim bacznie patrzeć, obserwować, co ten pieszy będzie robił, czy zamierza zejść z chodnika, czy może będzie nim szedł dalej. Tak naprawdę pieszy, chcąc zejść z chodnika, musi być na 100% pewny, że kierowca go widzi i ta odległość tego pojazdu do przejścia dla pieszych jest wystarczająca, żeby mógł się bezpiecznie zatrzymać. Musi być ten kontakt taki wzrokowy, żeby ten kierowca nas widział. Mamy pewność wtedy, aha, zauważył mnie, robię pierwszy krok, reaguję, hamuję i dopiero mam pewność, że będzie hamował dalej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.